Stoję teraz pod Walmartem. Z samego marketu nie będę nagrywał i nie nagrywałem w środku, bo nic ciekawego. Praktycznie taki sam, tylko jak jakiś olbrzymi market w Polsce. Przyjechałem tutaj po dętkę do roweru, bo znowuż mi poszła kolejna. Mam nadzieję, że ta będzie w porządku. I ogólnie jestem teraz w takim jakby centrum, a czyli takim, czy jest dużo marketów i innych takich, właśnie Walmart, tam jest Home Depot, tych rzeczy do domu. I jeszcze chcę się dostać do takiego outletu z ubraniami. Pogoda dzisiaj taka średnia. Dobra na chodzenie sobie teraz, bo nie jest za ciepło, tylko boję się, żeby deszcz nie padał. Jak coś, to mam worek na śmieci, to założę na siebie. Nie bardzo jest sensu nagrywać, bo parking jest supermarket. No ale nic, zobaczymy, co będzie dalej. Tylko muszę się zorientować, w którą stronę iść. I później pilnować, żeby nie przegapić autobusu. W pobliżu jest gdzieś lotnisko, niedaleko jest w ogóle. Też autobusem się można dostać na lotnisko. Już zlokalizowałem się, mam iść, czyli kierować się gdzieś w tamtą stronę prosto i później w prawo i dojdę do tego największego marketu. Teraz z tamtej strony przyszedłem, tam jest Walmart, a tutaj jak widać wszystko jest w pobliżu, bo już kawałek dalej jest Best Buy, czyli sklep z elektroniką, jeden z najbardziej popularnych w Stanach. A tutaj, ja nie wiem co to jest, to są kaczki, gęsi dzikie. Bo pelikany to nie są na pewno. A tu są pelikany. A to największe centrum Grand Mall, nie wiem jak to się nazywa. Ale w każdym razie to największe centrum z tymi wszystkimi sklepami jest przede mną teraz. A jeżeli się nie mylę, to gdzieś tutaj jest lotnisko. To tam zresztą widać samoloty w oddali. I jeszcze z rzeczy niezbędnych, które kupiłem, to oczywiście oprócz dętki, to polowałem już chyba półtora miesiąca na chipsy, na lejsy, których w Polsce nie ma, o smaku grillowanego czosnku z solą morską. Grubo krojone. Może za chwilę pokażę, jak wygląda opakowanie. Już się nie mogłem powstrzymać, bo w żadnym sklepie ich nie widziałem, a oglądałem na YouTubie, na jakimś kanale osoby, która mieszka w Stanach, że podobno bardzo dobre i polecała, więc się przekonam wieczorem albo za chwilę, jak nie wytrzymam i zjem wszystko. A za chwilę przejdzie Hummer obok mnie, czyli jedno z popularniejszych aut tutaj. Może nie popularne, ale w Polsce to rzadko można spotkać. A tutaj prawie na każdym kroku. I wspomniane przeze mnie lejsy. Na razie szukam przystanku, skąd autobus stąd jeszcze, żeby wiedzieć jak wrócić. Później się rozejrzę, co jest w środku. Klimat trochę więcej, tak powiem, tak bardziej w stronę Florydy. A tam jest lotnisko za tymi drzewami.
Jestem teraz jakby w pośrodku, na tym placu między tymi wszystkimi sklepami. No, spore centrum handlowe, ale tradycyjnie mi mydło i powidło. A tam dalej jest Sears, czyli sklep ze wszystkim właśnie. Do domu, do, nie wiem, do kuchni, żywność, ubrania, wszystko tam jest. Nie wiem, gdzie mam jeszcze iść. Nie wiem, pokręcę się dookoła, może coś znajdę jeszcze. A to jest... Nazywa się Costal Grand, chyba. Jeszcze zrobię krótkie ujęcie siebie. Jak debil się facet na mnie jakiś patrzy. Ale co mnie to obchodzi?